Panuje opinia, że kobiety z warstwy szlacheckiej cieszyły się w dawnej Polsce wyjątkowo korzystną pozycją, której mogły, a nawet musiały, zazdrościć im nobilitowane panie z zagranicy. Mężowie traktowali je ponoć po partnersku, zdawali się na ich rady, mówili o nich przyjaciele. Wymienione szczegóły nie są może wprost fałszywe, ale na pewno dalece przejaskrawione. Frazesy o przyjaźni i partnerstwie nie oznaczały w wieku XVII albo XVIII tego samego co dzisiaj. Pozycja polskich szlachcianek była lepsza niż na przykład niemieckich, ale już zestawienie z Węgierkami, Francuzkami czy Angielkami nie wypada równie korzystnie. Jeśli z kolei za punkt odniesienia przyjmiemy czasy obecne, też przecież nie różowe, swoboda nowożytnych kobiet wypadnie wprost karykaturalnie. Dzisiaj w wielkiej historii z Kamilem Janickim, czego polscy szlachcice oczekiwali od swoich żon. Odcinek powstał na podstawie mojej książki, poświęconej dawnemu ziemiaństwu. Warcholstwo, prawdziwa historia polskiej szlachty. Przez całą epokę nowożytną w gronie średniej szlachty dominował model kobiety podporządkowanej, karnej, nie mieszającej szyków mężowi. Jak podkreślał historyk Andrzej Wyrobisz, taki wzorzec kreowali niemal wyłącznie mężczyźni. Podobnie jak o istocie szlachectwa czy uprawnieniach ludzi nobilitowanych, tak też o roli i pozycji kobiet pisali w 99% przypadków panowie, nie zaś panie. I robili to ściśle w swoim interesie. Od żon oczekiwano pokory, zrozumienia, że ponoć zajmują drugie miejsce za mężem. Jakub Kazimierz Haur, autor bardzo popularnej na folwarkach księgi Ekonomika Ziemiańska Generalna, wydanej w drugiej połowie XVII stulecia, podkreślał, że dobra połowica umie znosić humory męża, szanuje go, słucha go we wszystkim, a woli jego nie sprzeciwia się w niczym. Krzysztof Krasiński podobnie zalecał, by każda białogłowa czciła, szanowała i miłowała swego małżonka. Poprzez posłuszeństwo jego władzy okazywała przecież, według Krasińskiego, własną mądrość. Zarazem polska kultura szlachecka wymagała od kobiet tego, co w przypadku mężczyzn uchodziło za dyshonor, faktycznego wysiłku i pracy. Popularne ostatnio hasło „szlachta nie pracuje” to nie żaden wymysł. Polscy ziemianie istotnie preferowali życie niespieszne, zrelaksowane, pełne rozrywek czy nawet swawoli. Mogli je prowadzić, bo codzienne obowiązki zrzucali na chłopów pańszczyźnianych, na zarządców majątków, ale też na swoje żony. Jan Mrowiński, autor pierwszego w historii Polski drukowanego poradnika małżeńskiego, wydanego w 1561 roku, pouczał, że zamężna białogłowa nie ma być gadatliwa, nie ma się po gospodach tułać, wieści a nowin nosić, nie ma próżnować. Słowem, nie ma robić tego wszystkiego, co składało się na upragnioną egzystencję typowego pana herbowego. Jej rola polegała ponoć tylko na tym, by ustawicznie przy dziadkach i czeladzi, czyli służbie, w domu być. Podobnie Jan Kochanowski notował, że dobra żona to ta, która strzeże w domu porządku, pilnuje, by nie dochodziło do żadnych szkód. Także wpływowy XVII-wieczny poeta Wacław Potocki, gdy pisał o własnej, świeżo zmarłej połowicy, chwalił ją za to, że światem się nie parała, a od żartów, lekkich myśli, strojów, zabawy i biesiady zawsze była daleka. Skupiała się na jedynym, co ważne, cichym i pilnym prowadzeniu gospodarstwa. Lista obowiązków tradycyjnie składanych na barki pani domu była bardzo długa. Zamężna szlachcianka odpowiadała za służbę, zwłaszcza zaś jej żeńską część.
a więc kucharki, sprzątaczki, pomocnice. Anselm Gostomski na kartach XVI-wiecznego poradnika gospodarowania wyjaśniał, że aby wywiązać się z zadań, pani domu powinna każdą rzecz umieć wykonać osobiście, a w razie potrzeby nauczyć zatrudniane dziewczęta, co i jak mają czynić, i karać je, jeśli nie sprostają wyzwaniu. W konsekwencji to ona brała odpowiedzialność za porządek, pranie, za to, by codziennie na stół trafiło odpowiednie jadło, za konserwację żywności na zimę, za wyrób i ewentualnie sprzedaż sera, śmietany, masła, za dworskie kurniki, obory, sady i ogródek, w tym uprawę ziół przeznaczonych do domowej apteczki. Stanisław Słupski instruował w roku 1618, że dobra żona powinna dbać poza tym o przygotowanie płócien, o szycie, o zapobieganie kłopotom wszelkim domowym. Nie wolno jej było siedzieć próżno, bezczynnie. Nie tylko w kuchni będzie, ale i w oborze, w chlewach, w piekarni i w każdej komorze. Nie tylko w gumnie, gdy młócą w stodole, ale też nie leni się i pędzi w pole. Dogląda swego, biega i pracuje, wyliczał poeta. Władysław Jeżowski w nieznacznie późniejszym utworze nakazywał też pani domu dbać o cielęta, kury i gęsi, pod owieczki stare podsadzać jagnięta, pilnować strzyżenia wełny. Jakub Kazimierz Haur zalecał z kolei, że każda żona pana folwarcznego powinna poczuwać się, aby w izbach panował porządek, w pokoju wszelka wygoda, a w piwniczkach i spiżarniach dostatek, pozwalający przetrwać nawet najdłuższą zimę. Zadań przybywało jeszcze, ilekroć mąż wyruszał na sejmik, do sąsiadów, by wypić i się wyszaleć, albo na łowy. Kobieta jako domatorka, opuszczająca folwark głównie w związku z uroczystościami rodzinnymi lub religijnymi pod nieobecność pana dobrodzieja, przejmowała często pełną kontrolę nad wszystkim. Ona faktycznie zarządzała majątkiem przez tygodnie albo i miesiące. Ona też odpowiadała za opiekę nad dziećmi. Zawsze tymi najmłodszymi, ale gdy nie było głowy rodziny, nad całą gromadką pociech. Wreszcie w razie choroby małżonka ona miała go pilnie, wytrwale pielęgnować. Jeżowski podkreślał wręcz, że właśnie cała ta praca stanowi formę przystojnej zabawy, właściwej dla żony. Rozrywką miało dla niej być tuczenie indyków i kapłonów, suszenie chust, uszczęśliwianie małżonka. No i chyba przede wszystkim przędzenie. Pod krótką i obsesyjnie powtarzaną wzmianką o kądzieli kryły się nie tylko włókna umocowane na kołowrotku, ale też wszelkie inne roboty kobiece. Termin na dobre zadomowił się w języku polskim. Wciąż go powtarzamy, nawet nie zdając sobie sprawy ze znaczeń leżących u jego genezy. Mówi się przecież, że genealogia w linii męskiej to pochodzenie po mieczu, a w żeńskiej po kądzieli. Czyli albo po mężczyźnie, którego jedynym i to fikcyjnym obowiązkiem była wojaczka, albo po kobiecie, która miała w myśl wymagań epoki stale dbać o gospodarstwo, warować dom od szkody. Zdarzało się, że komentatorzy, choćby Krzysztof Opaliński, piętnowali panie, które aż ponad miarę się rachowały z włodarzami i pisarzami, folwarki objeżdżały, gospodarstwo prowadziły, jeździły, rozkazywały. Przeważał jednak osąd, że podczas gdy mężczyzna jest stworzony do okazywania cnoty, czymkolwiek by ona była, to kobieta najlepiej nadaje się właśnie do gospodarowania. Aktywność w tej dziedzinie akceptowano, bo przecież białogłowy nie robiły konkurencji mężczyznom, ale wyręczały ich w tym, co uchodziło za przykre, mozolne i uciążliwe. Zaradna pani domu, zwłaszcza jeśli była skazana na częstą nieobecność męża, mogła sobie wyrobić w folwarku niebagatelną pozycję. Jak podkreślała historyczka Maria Bogucka,
Ogółem rola białogłowy w rodzinie staropolskiej była ogromna. Na dobrą sprawę, bez szlacheckiej gospodyni żaden folwark nie mógł funkcjonować sprawnie. Obecność umiejętnej żony była w dużym stopniu warunkiem dobrych zarobków i wysokiego standardu życia. Dla porównania to, czy w gospodarstwie przebywał patriarcha i czy interesował się domowym grajdołem, miało znaczenie wielokrotnie mniejsze. Właśnie ta codzienna pracowitość, to skupianie się na kądzieli, stało za znaczną częścią, jeśli nie większością przypadków, gdy mężowie chwalili połowice, określali je po partnersku, nazywali je najdroższymi przyjaciółmi. Byli im wdzięczni, bo robiły za nich. Jeżowski stwierdził zresztą wprost: żonka to przyjaciel prawy, właśnie dlatego, że bierze na siebie wszystkie domowe zabawy. O życiu dawnego ziemiaństwa, przedstawionym bez pudru i laurek, dowiecie się znacznie więcej z mojej książki Warholstwo – prawdziwa historia polskiej szlachty. Poza tym pamiętajcie, że sukces tego kanału zależy od Was. Jeśli odcinek Wam się spodobał, polubcie go i skomentujcie. Dzięki temu więcej osób go zobaczy, a ja będę wiedzieć, że warto robić kolejne.